Witam w autorskim podcaście na celowniku. Rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie, terroryzmie, służbach specjalnych, polityce międzynarodowej oraz nauce. Będziemy się spotykać najczęściej jak to tylko możliwe. W ramach audycji usłyszycie Państwo komentarze i wykłady, a także rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu. Przy mikrofonie, Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiaj w podcaście gościmy Bartosza Chmielewskiego, analityka Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam serdecznie. Dzień dobry. Witam, Bartoszu, bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie. Cieszę się tak naprawdę podwójnie, ponieważ z jednej strony, że akurat to ty, a znamy się już trochę czasu, więc w pewien sposób za jakość twoją mogę ręczyć, a z drugiej strony chciałbym porozmawiać o temacie, chociażby można powiedzieć, o tematach, które ostatnio trochę zeszły na drugi plan i być może jest to pewien błąd, bo będziemy mówić o państwach bałtyckich. Tak jest. I od samego początku może chciałbym, żebyś naprawił pewien błędny pogląd, który być może w dyskursie publicznym funkcjonuje. Bałci, kto tak naprawdę to jest? Bałtowie to Będą Łotysze i Litwini, bo to są dwa narody bałtyckie, które posługują się językiem z grupy języków bałtyckich. Natomiast Estończycy są narodem ugrofińskim. No, natomiast potocznie mówi się Bałtowie o, o tych trzech państwach leżących nad Bałtykiem. Dużo bardziej trafnym pojęciem jest pojęcie krajów bałtyckich. I bardzo się cieszę, mam nadzieję, że dotrze to. Do jak największej ilości osób, i będziemy od teraz poprawnie tak naprawdę nazywać te państwa, i również w pewien sposób jakby nie zaliczać do tej grupy, również Polski, a niestety i o takich jakby sformułowaniach, sformułowaniach słyszałem. Bartoszu, czemu tak naprawdę, i właściwie trzy, ale najpierw od tego właśnie czemu typowy, od typowej takiej teorii, dlaczego te państwa mogłyby się potencjalnie tej Rosji obawiać i przypuszczam, że nawiążesz też trochę do historii, no tak naprawdę ostatniego samostanowienia się tych państw. Te państwa obawiają się Rosji przez swoje doświadczenie historyczne. Jak spojrzymy na ostatnie 200 lat historycznych, na XIX i XX wiek, to państwa bałtyckie Litwa, Łotwa, Estonia, a jeszcze wcześniej ziemie nad Bałtykiem, gdzie mieszkali estończycy, łotysze i litwini, były pod, pod naciskiem, pod, pod wpływem Rosji, a później Związku Sowieckiego. I to właśnie ten wschodni sąsiad im zagrażał na przestrzeni dziejów. Tutaj choćby w kontekście samostanowienia w, jeszcze w XIX wieku i, i budowy zrębów własnej własnej tożsamości narodowej, potem już w XX wieku w czasie budowania swojej pierwszej niepodległości Następnie w 1940 roku, kiedy te trzy państwa zostały nielegalnie przyłączone do Związku Sowieckiego, a potem reokupowane w 1944-1945 roku, no i w końcu ten, ten okres okupacji trwał do 1991 roku, kiedy te państwa ogłosiły po raz kolejny niepodległość, a właściwie odrodzenie niepodległości. No, i dziś, jakby poprzez to doświadczenie historyczne, ludzie w Talinie, w Rydze i w Wilnie nadal patrzą na, na tego swojego sąsiada o neoimperialnych zapędach jako, jako rodzaj zagrożenia dla swojej, dla swojej niepodległości, dla, swojej, dla swojego istnienia. No właśnie, bo zanim wrócimy do całkowicie jakby najnowszej historii, o ile tak się mogę wyrazić, to chciałbym jeszcze wrócić do tych momentów, kiedy po raz ostatni te państwa ogłaszały Niepodległość. No, Rosjanie delikatnie mówiąc, nie pomagali w tym wszystkim. Nie no, państwa bałtyckie, te trzy ówcześniejsze republiki związkowe: e, litewska, łotewska i estońska, były jednymi z pierwszych, które e, chciały wyjść ze Związku Sowieckiego. właściwie to o, one były e, państwami, które jeszcze przed rozpadem e, Imperium Sowieckiego opuściły ten, ten twór. I w na przełomie tego, tego osiem, lat 80. i 90. doszło w, akurat na Łotwie i, i na Litwie do walk między, między władzą, między, między administracją i jej zbrojnym ramiem z Moskwy, a społeczeństwem łotewskim i litewskim. I tutaj takimi symbolicznymi momentami, które pewnie pamiętamy z historii, jest przypadek. Walk pod wieżą telewizyjną tak, w dokładnie. Wilnie i w przypadek barykad w Rydze. No są to takie obrazy, nie chcę powiedzieć, że kultowe, bo może źle to zabrzmi, ale na pewno na pewno mocno symboliczne. Ja nie pamiętam tych czasów, bo jestem zbyt młody, ja się wtedy rodziłem. Natomiast jak rozmawiam z jakimiś starszymi kolegami czy z jakimiś naukowcami z, z regionu, to czasem pojawia się, czy jak się nawet patrzy na, na, na zdjęcia z tamtego okresu, to czasem pojawiają się analogie do Majdanu na Ukrainie. Mm -hmm, mm -hmm. To chyba był podobny, podobny czas i podobne, podobne wydarzenia w takim kontekście obrazów ludzi, którzy są na ulicy i starają się walczyć o swoje, o swoje przekonania i o swoje prawo do samostanowienia. No i w końcu też takie tragiczne obrazy cywilnych, cywili, zwykłych ludzi, zwykłych obywateli, którzy giną pod gęsienicami czołgów, czy pod naciskiem sił zbrojnych czy organów bezpieczeństwa. A jak to jest Bartek? Bo z jednej strony te państwa chciały i dalej chcą być oczywiście samodzielne, przyłączyły się i do Unii Europejskiej, i do NATO, więc tak naprawdę w pewien sposób się przeorientowały. Czyli teoretycznie społeczeństwo, elity, jako przedstawiciele tego społeczeństwa, do tego dążyły i dalej w tym układzie, jakby politycznym, chcą, chcą dalej funkcjonować. Niemniej mamy w tych państwach coś takiego, co się ładnie nazywa mniejszościami. Oczywiście mam na myśli mniejszości rosyjskie czy rosyjskojęzyczne, aczkolwiek to nie jedno i to samo. I teraz te mniejszości w niektórych rejonach, regionach to są tylko mniejszościami tak naprawdę tylko i wyłącznie z nazwy no jak obejrzeć parę dokumentów które i wcześniej i teraz bardziej są świeższe można zobaczyć mówię o dokumentach telewizyjnych no to można zobaczyć że te społeczeństwa którym, inaczej te części społeczeństwa którym bliżej oczywiście do Rosji a bardzo często są i Rosjanami one w jakikolwiek sposób tak naprawdę nie socjalizują się z resztą społeczeństwa, ze swoimi de facto gospodarzami. Bo właściwie nie wiem, czy o tych mniejszościach można też mówić, że tymi gospodarzami są, skoro przez tak długi okres tak naprawdę nie dążą do tego, aby tworzyć jedność, pójdę nawet w drugą stronę, no przecież tam dochodzi do dość poważnych konfliktów. To jest dość skomplikowany temat. Po pierwsze, Trafnym pojęciem, którego użyłeś, jest słowo rosyjskojęzyczny, bo tutaj tak, nie mówimy tak. o Rosjanach, samych Rosjanach, a raczej o kilku grupach etnicznych, głównie słowiańskiego pochodzenia, mówiących na co dzień w języku rosyjskim, czy mówiących w domu w języku rosyjskim, ponieważ to są i Białorusini, i Rosjanie, i Ukraińcy, i Polacy, i czasem zdarzają się to na przykład nie, Gruzini, Uzbekowie mieszkający w tych trzech państwach. Tutaj jeżeli... Byśmy zaczęli mówić o nastrojach w, tym, w tych społeczeństwach, musimy wyjść od tego, skąd ci ludzie w ogóle się wzięli w, w Estonii czy na Łotwie, bo tutaj dużo więcej jest tych rosyjskojęzycznych w tych dwóch państwach niż na Litwie. Litwa nie była tak zrusyfikowana w czasie Związku Sowieckiego i to jest właśnie ten okres, kiedy ci ludzie się tutaj pojawiają. Estonia i Łotwa. Były dość silnie industrializowane w latach 60., w latach 70., i wraz z tą industrializacją sowiecką imigrowali lub byli wysyłani pracownicy do tych dwóch ówcześniej republik sowieckich. Plus, na przykład, Łotwa była taką, takim ważnym miejscem z wojskowego punktu widzenia: tam było dość sporo baz wojskowych, dość sporo armii. Takim symbolicznym miejscem jest miejscowość Skrunda 1. Gdzie był w czasach sowieckich radar, systemy Dniepr i Dariał. No i ci ludzie po prostu tam zostali. Część w lat, na początku lat 90. wyemigrowała, ale w większości oni zostali. Ich ym, sytuacja prawna, prawno-społeczna też jest dość skomplikowana, bo w latach 90. nie przyznano wszystkim obywatelstwa. Ci mieszkańcy rosyjskojęzyczni czy, czy reprezentanci mniejszości którzy nie potrafili udowodnić swoich korzeni w międzywojennych republikach, nie dostali obywatelstwa z automatu, stali się tak zwanymi nieobywatelami. Nie należy tego mylić z brakiem obywatelstwa lub z byciem apartydą. To jest taki stan formalno-prawny bycia nieobywatelem Łotwy lub nie było obywatelem Estonii, a bardziej obywatelem drugiej kategorii. Trudne pojęcie, tak naprawdę, w momencie, kiedy tak wiele mówimy o prawach człowieka i obywatela, a tutaj mówisz, ja wiem, że to jest tylko i wyłącznie sformułowanie, ale jednak o obywatelu będącym nieobywatelem. Tak. Ten skomplikowany konstrukt powoduje to, że te osoby, które nie posiadają obywatelstwa Estonii czy, czy Łotwy, mają ograniczone prawa, głównie prawa wyborcze. Ale także prawo uczestniczenia, właściwie pracy w organach państwowych, w organach bezpieczeństwa, na przykład w policji, czy w służbach, czy w wojsku. Natomiast oni mają możliwość podróżowania po Schengen, tak jak obywatele Estonii czy Łotwy, ale też mają na przykład uproszczoną możliwość wyjazdu do Rosji, nie potrzebują wiz do Rosji. Tu jest taka. taka tak, mają taką zaletę względem e, innych mieszkańców swojego, swojego kraju. Tutaj ten problem był bardzo poważny w latach 90., -tych. on dzisiaj staje się coraz bardziej marginalny, gdyż większość osób, które chciały uzyskać i były zmotywowane do tego, żeby uzyskać obywatelstwo, Te obywatelstwo już uzyskały. Większość osób, które nie posiadają obywatelstwa estońskiego czy łotewskiego, to są ludzie raczej starszego pokolenia, Którzy na przykład już nie chcą tego obywatelstwa uzyskać z powodów często honorowych, często ideologicznych, ponieważ na przykład pomimo tego, że mówią w tych językach, a co jest właśnie elementem kluczowym w otrzymaniu tego obywatelstwa, nie chcą tego zrobić, ponieważ czują się upokorzeni i nie chcą się jakby zgodzić na te warunki, które im zostały narzucone. Tutaj. Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, że ten status nieobywatela jest różny w Estonii i, i na Łotwie. W Estonii nieobywatele mogą głosować w wyborach samorządowych, na Łotwie nie mogą tego robić, mogą tylko wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. To mam takie jakby pytanie uzupełniające do tego. Czy nie jest trochę tak, że rządy i Estonii i Łotwy w pewien sposób popełniły jakby błąd, który oczywiście zaraz wykorzystała Rosja? Bo pamiętamy ten moment, kiedy Rosjanie, no brzydko mówiąc, rozdawali paszporty na gębę, na prawo i lewo. Nie robili tego bez powodu, bo oczywiście uzurpowali sobie prawo do interweniowania wszędzie tam, gdzie rosyjski obywatel nie jest traktowany tak, jak Rosja by tego oczekiwała. Jest dzisiaj dalej tak naprawdę z tym problem, czy to zostało tak trochę w bardziej zamierzchłych czasach i, i, i ten temat gdzieś. W jaki sposób może został rozwiązany? Bo z tego, co mówisz, wydaje mi się, że chyba niestety nie. Część rosyjskojęzycznych mieszkańców tych dwóch państw przyjęła obywatelstwo rosyjskie i mieszkają na terenie łotwy czy Estonii, posiadając obywatelstwo rosyjskie. To było spowodowane tym, że często część tych ludzi, która się decydowała na obywatelstwo rosyjskie, myślała o Estonii czy Łotwie jako państwie sezonowym i o tym, że za jakiś czas tutaj może wrócić Rosja. No oczywiście. To się nie stało i, i się nie stanie, a dzisiaj ci ludzie mają problem, i to jest większy problem dla, dla tych ludzi, którzy posiadają rosyjskie obywatelstwo niż dla państwa estońskiego czy łotewskiego, bo to są niewielkie ilości, ale na przykład w kontekście dzisiejszych sankcji na, na Rosję, ci ludzie szczególnie starszego pokolenia mają problem z odbieraniem emerytur z Rosji, ponieważ nie mogą dostać w tym momencie przelewu z Rosji na, na konto, a nie posiadają na przykład emerytury łotewskiej czy estońskiej. Ale to też jest teraz rozwiązywane, i są wprowadzane programy społeczne, na mocy których te osoby prawdopodobnie dostają lub już dostały minimalną emeryturę krajową, lokalną. Dużo jest demonizacji kwestii rosyjskojęzycznych, dużo w mediach się czyta, że to Łotwa czy Estonia może być kolejnym miejscem, gdzie rozpocznie się. Em, Wojna z Rosją, gdzie Rosja przyjdzie, by chronić swoich obywateli lub swoich rodaków, Rosjan. Natomiast jest w tym dużo przesady i jest w tym dużo medialnej sensacji. Dużo tak naprawdę mówisz, a właściwie głównie o Estonii i Łotwie. A co z tą Litwą? To tam problemy są trochę inne, czy no, z jakiegoś powodu tak naprawdę mówisz tylko i wyłącznie, a właściwie no, może nie tylko i wyłącznie, ale głównie głównie o tych dwóch państwach. Dlatego, że na Litwie te, ta mniejszość, ci Rosjanie litewscy, nie odgrywają tak dużej roli w życiu politycznym, nie są w stanie generować swojej reprezentacji w parlamencie, nie mają, swo mają swoje partie, natomiast te partie są dość niszowe, są na marginesie życia politycznego, a przez wiele lat Litwini e, nie patrzyli też na Rosjan w Kłajpedzie, w Wisegini czy w Wilnie jako problem Tutaj częściej problemem było to sąsiedztwo z mniejszością polską i ono miało jakiś czynnik politycznie, było ważne w polityce wewnętrznej, było jakimś elementem konfliktów społecznych czy, czy jakichś dzielących narracji. Natomiast to też nie jest już tak kluczowy temat i też to nie, chyba już nie rzutuje na stosunki polsko-litewskie w tym momencie, jak je obserwuję. Natomiast to, dlatego mówię o Łotwie i o Estonii, bo tamta mniejszość jest, te, te mniejszości są dość liczne i mają dość duże znaczenie polityczne w lokalnej polityce, bo mają własne partie lub partie, które je reprezentują, które zdobywają dość dużą ilość głosów, a czasem są elementem rządów koalicyjnych lub sprawują władzę na poziomie samorządowym. Wspominałeś Bartoszu o, że mniejszości w pewien sposób reprezentowane, czy właściwie wywodzą się, pochodzą z pewnych środowisk słowiańskich. Czy możemy w takim razie się zastanawiać nad tym, czy jakieś ruchy panslawistyczne też tak naprawdę mają tam jakieś znaczenie, czy to tak trochę tylko w naszej okolicy się pojawiało i trochę umiera gdzieś śmiercią naturalną? Ja bym nie powiedział, że popularne są jakieś ruchy panslawistyczne w tych krajach. Po pierwsze dla Bałtów, czy dla Bałtów i Jestyńczyków, dla Litwinów, Łotyszy i to nie jest atrakcyjna ideologia i ona nigdy nie była atrakcyjna. Jeżeli mówimy o, o mniejszościach, to ten poziom analizy i ten poziom percepcji tych ludzi nie jest aż tak głęboki, żeby oni żyli jakimś panslawizmem. To jest, to jest w ogóle kwestia tego, na ile ci Rosjanie, czy rosyjskojęzyczni z Łotwy, czy Estonii są podobni do Rosjan z Rosji bo ja bym się nie doszukiwał żadnych tendencji panslawistycznych. Jeżeli by zapytać takiego statystycznego mieszkańca Rygi, mówiącego po rosyjsku, czy yy, mieszkańca Talina, mówiącego po rosyjsku, czy on by chciał być, yy, mieszkać w Rosji, czy być częścią Rosji, on by raczej powiedział, że nie. No. On by powiedział, że jest stąd, jest, jest Rosjaninem, czy jest Ukraińcem, czy mówi po rosyjsku, no ale jest z tym estońskim, rosyjskojęzycznym, czy rosjaninem, czy łotewskim. Oczywiście są skrajne grupy marginalne, które są prorosyjskie i, i chciałyby żyć w jakiejś formie postsowieckiej Łotwy, czy postsowieckiej Estonii, takiej na kształt Białorusi, czy takiej podobnej do, do Rosji, natomiast to jest, czy, a może nawet żyć w większym organizmie. Gdzie, gdzie te państwa byłyby jakimiś republikami składowymi Rosji, czy jakiejś neoimperialnej Rosji. Natomiast to jest margines marginesu. Tutaj ja nie doszukiwałbym się jakichś panslawistycznych tendencji w tych społeczeństwach, ani w tych społeczeństwach tytularnych, w tych narodach dominujących, które są większością. To, to, to jest w ogóle wykluczone, ale także wśród mniejszości to nie jest jakaś popularna e, idea. A patrząc tak naprawdę na mapę... Mhm. no że tak powiem kształt jest dość ciekawy ja mam zresztą taką teorię, że Rosjanie tak wszędzie wchodzą tam, gdzie raz, gdzie to coś utracili, mówimy o terenach oczywiście, ale dwa zawsze idą tam, gdzie jest wybrzeże więc patrząc na tą mapę to te trzy państwa jakby w tą moją teorię by się wpisywały czy oni też Rosję odbierają w ten sposób, że faktyczne to może być zagrożenie, czy ono jest bardziej teoretyczne dla nich i na wszelki wypadek chcą być jednak przygotowani na coś takiego, wiedząc też, że są takim no ogonkiem, jakby, no jednak, u granic już natowskich. No, umówmy się, jeżeli ktoś miałby powiedzieć, jaki miałby być potencjalny kolejny ruch Putina, o ile oczywiście wymuszono na tej Ukrainie, no to poza ewentualnym przygaszaniem pożarów własnych, i nie mówię tu już o fizycznych, Pożarach na terenie Rosji, no to raczej nie Polska, będąca dość sporym krajem, ale właśnie ktoś z naszej trójki dzisiejszych bohaterów i może wcale niekoniecznie Estonia czy Łotwa, a Litwa która automatycznie tutaj byłoby odcięcie jakby tych dwóch państw od reszty sojuszników właśnie. Czy tam naprawdę są to takie obawy, czy to jest bardziej takie dla świętego spokoju? Tym się zajmujemy, żeby na przyszłość tym się nie martwić. No, jak na tą mapę spojrzymy, to jednak zachodnie granice tych państw to jest albo Rosja, albo Białoruś. Wschodnie granice tych. Przepraszam, jest, wschodnie. Tak. W przypadku Litwy to jest tylko zachodnia granica, która jest granicą Rosji, bo Litwa graniczy w, z Rosją w Kaliningradzie. Ale mm -hmm. wracając do Twojego pytania, tak, to zagrożenie rosyjskie, czy y, popatrzymy, i czy, czy białoruskie nawet, czy po, posłuchamy lokalnych ekspertów, czy posłuchamy loka, lokalnych polityków, jest w tych trzech państwach traktowane w sposób poważny i w sposób realny. To nie jest tak, że. Mm, to jest problem, który, o którym my tutaj dyskutujemy. To jest realny problem dla tych trzech y, narodów, dla tych trzech państw. I to widać po reakcji polityków, po strategii, jaką one przyjęły i, i po kierunkach polityki bezpieczeństwa tych państw. Po pierwsze, od 2014 roku widzimy to, że te państwa y, zwiększyły wydatki na swoją obronność, y, osiągnęły poziom, 2% PKB wymaganych poprzez sojusz, starają się rozwijać swoje i unowocześniać swoje siły zbrojne, które są oczywiście niewielkie ze względu na potencjał demograficzny tych państw. Natomiast państwa Ministerstwa Obrony Narodowej inwestują w te, w te siły zbrojne, kupując nowoczesny sprzęt, e, zmieniając e, e, też e, zasady, na jakich działają siły zbrojne, zachęcając ludzi do udziału w, w siłach zbrojnych czy w formacjach. Takich ochotniczych, które można byłoby porównać do polskiego wot do wojsko terytorialnej, ale też prowadzą politykę zagraniczną, która ma zapewniać bezpieczeństwo tych, tych trzech stolic, tych trzech państw. Tutaj oczywiście największym partnerem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jest, są Stany Zjednoczone w ramach NATO, w dalszej kolejności to są państwa europejskie, głównie Polska i Niemcy, chociaż to ostatnimi czasy też się zmienia, bo widzimy. Wśród polityków litewskich, łotewskich, estońskich krytykę Niemiec w związku z opieszałą postawą Berlina wobec Ukrainy. I tutaj przykładem chociażby tego, jak te państwa poważnie podchodzą do swojej, swojej obronności, do swojego bezpieczeństwa, jest to, że w kontekście wydarzeń na Ukrainie postulują zwiększenie obecności wojsk sojuszniczych w, w swoich państwach. I takim postulatem, który się powtarza, Trzech państwa, które wygłaszają eksperci politycy, jest zwiększenie natowskiej obecności z obecnych grup batalionowych w ramach wysuniętej obecności w ramach IFP do poziomu brygad. To na razie chyba jeszcze nie, nie spotkało się z zrozumieniem ze strony zachodnich partnerów, natomiast państwa bałtyckie, politycy państw bałtyckich. Bardzo mocno starają się o to i, i podkreślają potrzebę zwiększenia obecności sojuszniczej u siebie w regionie. To kolejnym takim przykładem jest pomoc dla, dla Ukrainy, pomoc wojskowa dla Ukrainy. Tutaj, jak na to, że to są dość małe państwa, to i z niewielkimi siłami zbrojnymi, to ta pomoc jest ogromna, bo Estonia jest jednym z głównych państw, które wspierają Ukrainę wojskowo i jest w pierwszej dziesiątce. Poza państwami te społeczeństwa też wspierają ukraińskie siły zbrojne, bo organizują zbiórki na platformach crowdfundingowych. I takim świetnym przykładem jest to, co się wydarzyło w ostatnich dniach czy w ostatnich tygodniach. Te wszystkie społeczeństwo obywatelskie zebrało 5 milionów euro na zakup drona Bayraktar TB2, tureckiego drona, którego ch chcieli chcą przekazać Ukrainie. To było koordynowane z Ministerstwem litewskim Ministerstwem Obrony Narodowej, z tureckim Ministerstwem Obrony Narodowej. Koniec końców Turcja tego drona przekazała yy, za darmo. Natomiast Litwini zebrali w ciągu 3,5 dnia 5 milionów euro, co oznacza, że każdy obywatel Litwy przekazał trochę ponad 2 euro na tą zbiórkę. To jest dość taka imponująca postawa i to ona świadczy o tym, że i politycy, i społeczeństwo traktują te zagrożenie ze strony Rosji realnie, bo często się mówi, że to Ukraińcy w tym, w tym momencie bronią niepodległości państw bałtyckich. Zresztą chyba w Polsce podobnie się mówi o, o tym, że to Ukraina teraz broni też Polski w przyszłości, tego, co może się stać w Polsce, jeżeli Ukraińcy przegrają tą wojnę. Cieszę się bardzo, że powiedziałeś o tym tureckim dronie, bo o to też chciałem zapytać. Nawet przeliczyłeś to. Bardzo ciekawie na każdego obywatela. Przy czym no należy się domyślać, że niektórzy dali więcej, inni dali wcale, bo wrócę tutaj znowu do tych podziałów społecznych i wrócę do tych mniejszości. Jak one, już nie pytam nawet o samą zbiórkę, mhm. ale jak one w ogóle się zapatrują na ten, no nie chcę powiedzieć konflikt, a na wojnę, tak naprawdę, w Ukrainie. Czy tam dochodzi do pewnych niesnasek politycznych i społecznych w tym aspekcie, tak to nazwę? Tak, w przypadku Litwy to jest niezauważalne i ta postawa mniejszości jest, nie ma tak dużego zasięgu jakby w mainstreamie politycznym i niewiele osób na to zwracała uwagę. Tutaj prędzej podziały dotyczą samych, samych Litwinów, ale generalnie na Litwie jest konsensus wobec wsparcia na, dla, dla Ukrainy. Są niewielkie różnice między ugrupowaniami politycznymi, natomiast one są, one są symboliczne, jakbyśmy spojrzeli tak z, z lotu ptaka. Natomiast Dużo mocniej to widać w Estonii, a szczególnie na Łotwie w ostatnich dniach, ponieważ, ponieważ na przykład na Łotwie doszło do kilku marginalnych manifestacji z rosyjską symboliką, z hasłami antyukraińskimi. One się odbyły w okolicy 9 maja, 10 maja w, w dzielnicy Zadźwinie w Rydze w Parku Zwycięstwa przy pomniku, przy sowieckim Pomniku Zwycięstwa. Natomiast była to niewielka manifestacja licząca do 500 osób, więc raczej marginalna. A jeżeli spójrzmy na badania socjologiczne, to one tutaj też są najbardziej oddające rzeczywistość na Łotwie i oddające postawy na Łotwie, ponieważ jedna z, jedna z organizacji socjologicznych zadała pytanie, i łotyszom, w sensie mieszkańcom, obywatelom Łotw, którzy się po, 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 poczuwają do, do łotewskości i tym, którzy o, mówią sobie, że, że są rosyjskojęzyczni, że posługują się językiem rosyjskim w domu, o ich stosunek do wojny i do tego, kogo wspierają w tej wojnie. I tutaj na początku, jeszcze na przełomie lutego i marca te badania pokazywały nam, że 20%, około 22% wspiera Rosję, koło 20, 21 wspiera Ukrainę, około 10 nie chcę w ogóle powiedzieć, nie chcę odpowiedzieć na to pytanie, a koło 40, 40 kilku nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Po prostu nie wie, co sądzi na ten temat. Nie popiera ani jednej strony, ani drugiej. I to się zmienia w, w ciągu ostatnich tygodni, w ciągu ostatnich tych trzech miesięcy, a właściwie 100 dni, bo ten Odsetek osób, odsetek badanych, którzy popierają Ukrainę, rośnie. I tutaj on wzrósł do 30%, a stosunek, ilość osób popierających Rosję spadła do około 13-12% respondentów, więc te postawy się zmieniają i te podziały istnieją, ale te podziały też często dotyczą tych narodowości, tych ludzi z tej większości, ponieważ Sami Łotysze i Estończycy też bywają, e, mają różne podejście do wojny, i znaleźlibyśmy takich Łotyszy, którzy popierają e, Rosję w tej wojnie. Ich jest e, według badań socjologicznych około 1%, natomiast oni też istnieją, więc co jest ważne, te podziały e, społeczne e, na pierwszy rzut oka często. Potwierdzają się lub pokrywają się z podziałami etnolingwistycznymi czy podziałami lingwistycznymi w tych krajach. Natomiast, jak już głębiej poskrobiemy, to, to nie do końca tak jest. Często jest tak, że, że te podziały są głębsze i są trochę po innych liniach, bo tak jak mówiłem, jesteśmy w stanie znaleźć prorosyjskich Łotyszy czy estończyków, ale oni stanowią margines. Bardzo dziękuję też za rozwinięcie tego na koniec, co powiedziałeś, bo to też wiele mówi. Bo tak naprawdę chciałem zadać pytanie, i nie wiem, czy one w tym momencie do końca jest aktualne, ale być może tak, czy mimo wszystko te wyniki tych badań trochę nie zaskakują, bo jednak te czy państwa mają dość delikatnie mówiąc ciekawe, historyczne pewne relacje z Rosją, swoje niestety też przeszły swoją krew mniej czy więcej, ale jednak przelały. A jednak te wyniki mogą zaskakiwać, czy jednak właśnie z tej etnografii, że tak się wyrażać, mogą, mogą się faktycznie wywodzić? One zaskakują pod tym względem, ale ja bym przykornie powiedział, że zaskakują pozytywnie, ponieważ jeżeli spojrzymy i cofniemy się, tak, nie wiem, z dwie dekady historią i popatrzymy na to, jak, jak wyglądały te relacje między większością a mniejszością w tych krajach, to mi się wydaje, że one były dużo bardziej skomplikowane i te mniejszości dużo mocniej patrzyły w kierunku Moskwy. I tutaj możemy wziąć chociażby za przykład Estonię i, i zamieszki w Estonii kilkanaście lat temu, które, które wybuchły, gdzie na, na ulicach Talina przez kilka dni protestowała, protestowała ta rosyjskojęzyczna część społeczeństwa w proteście przeciwko usunięciu. Pomnika wyzwolicieli Talina z centrum miasta. Jeżeli spojrzymy na Łotwę i cofniemy się o 10 lat, zobaczymy potężne protesty przeciwko uleptonizacji szkolnictwa na Łotwie, które wyciągały na ulicę z, z tysiące protestujących. Zobaczymy obchody 9 maja w Parku Zwycięstwa w Rydze, które Przyciągały setki, ponad 100 tysięcy w mieszkańców tych rosyjskojęzycznych ryżan na, 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 na ulicę, i oni uczestniczyli w tych całodniowych wydarzeniach, przywiązując sobie georgijewskie lentoczki, czyli te wstążki Świętego Jerzego, które są symbolem rosyjskiego imperializmu. Przychodzili z rosyjskimi flagami. Dzisiaj jest to nie do zobaczenia w tych, w tych państwach, a takie występy i takie, takie postawy powodują natychmiastową reakcję służb porządkowych i kontrwywiadów i estońskiego i łotewskiego. A część nawet tej rosyjskojęzycznej wspólnoty w obu tych państwach krytycznie odnosi się do tych swoich współobywateli, do tych swoich rodaków, do sąsiadów, którzy taką postawę przyjmują, więc Tutaj w ostatnich latach zaszła dość duża zmiana, a jeżeli chodzi o postawy te marginalne wśród tych narodów, które, tych społeczności większościowych, tych estończyków, litwinów, czy Łotyszy, gdzie są te nastroje prorosyjskie, no to to jest, to jest wypadek historii, sowietyzacji, radykalizmu, frustracji. Podobnie jak w Polsce znajdziemy marginalne środowiska, które są zachwycone Rosją, które organizują protesty z rosyjskimi flagami, które przychodzą na wydarzenia organizowane przez rosyjską ambasadę, czy świętują 9 maja na cmentarzu w Warszawie. Więc to jest ten sam poziom marginesu. Parę razy poruszyłeś temat związany z pomnikami. I o to też bardzo chciałbym zapytać, bo jak doskonale wiemy, Estonia, która próbowała też z tymi Pomnikami, ale bardziej w cudzysłowie, jednak Czerwonej Gwiazdy zrobić swoisty porządek, no to spotkała się w odwecie z typowo cybernetycznym atakiem, co przyniosło też pewne pozytywne konsekwencje, nie tylko dla Estonii, ale o tym za chwilę. Jak dzisiaj wygląda sprawa pomników w samej Estonii, ewentualnie w dwóch pozostałych państwach? W tych wszystkich trzech państwach y, nie doszło do takiej pełnej desowietyzacji y, przestrzeni publicznej, i ta dyskusja na temat desowietyzacji i likwidacji, demontażu lub sprzątnięcia pomników pozostałych po, po Związku Sowieckim trwa nadal. Ona wybuchła na nowo, y, właśnie teraz, w kontekście Eskalacji działań zbrojnych na Ukrainie w kontekście trwającej wojny i ona trwa, ona jest chyba najostrzejsza, właśnie znów na, na Łotwie, bo w Estonii ona ma mniej jest mniej emocjonalna. W większości regionów państwa politycy na poziomie samorządowym chcą dekomunizować przestrzeń publiczną chcą demontować pomniki w swoich miastach. Tutaj wyjątkiem jest Narwa, czyli jedno z największych miast Estonii położone przy granicy z, z Rosją, północno-wschodniej części Estonii, niedaleko Petersburga i tam władze samorządowe nomen omen sprawowane przez estończyków, przez estońską kobietę, przez przez mer Narwy, która jest Estonką ze względu na to, żeby nie zaogniać stosunków w mieście i chociażby pomnik, czołgu T62, który stoi w, w Narwie, prawdopodobnie nie zostanie usunięty. I Narwa była takim miejscem, w którym, w którym ta dekomunizacja, ta sowietyzacja przestrzeni publicznej była, jest dużo, dużo wolniejsza. I, i raczej ze względu właśnie na, na, na pamięć tej większości, bo w Narwie rosyjskojęzyczni stanowią 90% są większością i jest dużo wolniejsza niż w reszcie kraju. Jeżeli chodzi o Łotwę, to teraz trwa na ten temat dyskusja i, i ostatnie protesty, które miały miejsce właśnie to, o, o czym wspominałem wcześniej, o tym 10 maja w, w Rydze i tym niewielkim proteście radykałów. To one są właśnie związane z, z zamiarami Łotyszy usunięcia em, pomnika wyzwolicieli Rygi, właśnie z parku na zadziwieniu, który przez lata był takim symbolem dla części rosyjskojęzycznych mieszkańców Łotwy, który był takim symbolem łączącym ich i właśnie miejscem, gdzie oni się zbierali na 9 maja. No i ten pomnik został formalnie usunięty, natomiast fizycznie jeszcze nie. Do, do, z, z, z przegłosowano odpowiednie ustawy, teraz trwa. Trwają prace techniczne i ten pomnik zostanie usunięty. Podobnie trwa teraz dyskusja nad kolejną ustawą sowietyzującą całą przestrzeń publiczną na, na Łotwie i te protesty są ze strony y, rosyjskojęzycznych niewielkie. Politycy reprezentujący głos rosyjskojęzycznych partii, socjaldemokratycznej partii Zgoda. Powiedzieli, że oni nie będą nawoływać swoich wyborców do, do, do protestów. Tutaj lider tej partii, Janis Urbanowicz, Łotysz, co może być nieoczywiste, powiedział, że oni pomimo tego, że się nie zgadzają z tą ustawą, nie będą organizować protestów. Tutaj protesty chce organizować tylko taka marginalna, radykalna partia, Rosyjski Związek Łotwy, o której teraz jest Dyskusja, czy nie warto byłoby jej zdelegalizować. Ona w tym momencie oscyluje na poziomie progu wyborczego i prawdopodobnie, jeżeli nie zostanie zdelegalizowana, dostanie się do parlamentu w tegorocznych jesiennych wyborach i będzie takim radykalnym głosem w łotewskim parlamencie, ale totalnie izolowanym. A jeżeli chodzi o Litwę, to ta desowietyzacja po raz kolejny teraz trwa. I te pomniki są usuwane. Tutaj nie ma większej dyskusji na, na Litwie na ten temat, a raczej e, większość społeczeństwa jest za dekomunizacją, za desowietyzacją, dekomunizacją przestrzeni publicznej. I tutaj mogę pokazać pewną ciekawostkę, jak, e, jak do tej pory na Litwie uda, udało się to zrobić, bo tych fal desowietyzacji było kilka, tych fal likwidacji pomników. E, Sowieckich na Litwie było, było kilka. Efektem pierwszej, chyba jednej z pierwszych fal jest dość osobliwe, osobliwe, prywatne muzeum na Litwie, w którym zebrane są popiersia i pomniki Stalinów i Leninów. I turyści mogą przyjechać i przejść się taką aleją leśną, w której można zobaczyć całą gamę różnych form, różnych form artystycznych. Czasów komunizmu, głównie, właśnie, tak jak wspomniałem, są to pomniki Stalina i Lenina. Dobra, a odnosisz takie wrażenie, bo można chyba takie ostatnio odnieść, że w naszym w ogóle rejonie Europy, nie mówię tylko o, o trzech państwach, o których dzisiaj rozmawiamy, przy okazji, tak może to brzydko zabrzmi, ale jednak wojny w Ukrainie to te pomniki znikają łatwiej. Wcześniej, tak naprawdę, usunięcie Jakiegokolwiek pomnika, tak naprawdę nawet na jakiejś ciężkiej wiosce, od razu spotykało się z reakcją, oczywiście, ambasady rosyjskiej, ogólnie strony rosyjskiej. A teraz po prostu przyjeżdża jakiś ciężki sprzęt pomnik FIK, pomnika nie ma i albo ląduje właśnie w takim parku atrakcji z Kansenie wręcz, albo idzie po prostu wprost na przetopienie. Czy w ten sposób też to w krajach bałtyckich, nadbałtyckich, Czasem się to odbywa? Czy każdy z pomników swoją osobną historię przechodzi, czy właśnie czeka, tak jak to powiedziałeś, że dobra jest ustawa, to działamy, nie ma ustawy, to czekamy? To są bardzo różne historie. Te polityki desowietyzacyjne w każdym z trzech państw są, są inne i odbywały się w innych okresach, i też inne podejście ma, miała sama Rosja do działalności polityków w tych państwach. Czy aktywistów społecznych, i też różne były reakcje ze strony polityków litewskich, łotewskich, czy estońskich na połajanki ze strony, ze strony Rosji. Tutaj, przez, przez lata, ze względu właśnie na tą sporą mniejszość rosyjskojęzyczną, Łotwa była chyba najbardziej ostrożna w, w tej polityce desowietyzacyjnej. No ale dziś jest właśnie tak mniej więcej, jak mu, mówiłeś. Przygłosowywane są ustawy na poziomie rządowym czy na poziomie samorządowym i te decyzje są dość, dość szybkie. Rosja czy rosyjski MSZ często protestuje i tutaj, ale te protesty i protesty, te pogróżki ze strony, ze strony Federacji Rosyjskiej nie są traktowane poważnie, a szefowie msz u szefowie MSZ-ów tych państw potrafią nawet się odciąć, odciąć dość ostro na, na te połajanki ze strony Moskwy, więc tak, to jest to, 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 to z perspektywy Europy środkowo-wschodniej tej środkowo-europejskiej to jest chyba dobry czas na, na taką desowietyzację, bo po pierwsze Rosja jest zaangażowana na, na Ukrainie, a po drugie, są do tego dość dobre warunki polityczno-społeczne, ponieważ wszyscy widzimy, co Rosja robi na Ukrainie, i osoby, które się przeciwstawiają dość ostro takiej desowietyzacji, y, można pokazać po prostu palcem im, że sprzeciwiacie się demontażowi. To jest pomnik upamiętniający morderców, takich samych jak teraz mordercy. Putin, który morduje ludzi na Ukrainie. I to jest taki argument, chyba który do dużej części ludzi trafia. I dlatego też jest łatwiej, bo tych protestów i tego dużego oporu nie ma i nie widzimy wśród społeczeństw. Aby trochę zamknąć ten temat pomników, no to jeszcze muszę zapytać o pewien ja to nazywam projektem e-Estonia. Mhm. Czyli czymś, co pewnie się domyślasz o co chodzi, ale chciałbym, żeby żeby też przynajmniej większość słuchaczy miała pewność efektem tak naprawdę działań strony estońskiej związanych właśnie z usuwaniem tych pomników. Był potem masowy cyberatak na Estonię. W konsekwencji Estonia tak naprawdę przeszła naprawdę na tryb jeszcze bardziej zaangażowania w ten wirtualny świat i jeśli się nie mylę, jeśli dobrze pamiętam, to chyba tylko trzech spraw w Estonii nie można załatwić przez internet, w tym jest to zdaje się Axgonu i teraz Kolejnym jakby efektem znowu tego efektu było to, że między innymi inne państwa, czyli dalej na zachód, tak naprawdę trochę inaczej zaczęły na to spoglądać. Powstało również centrum eksperckie w Estonii. Na ile Estonia i tych dwóch jej, o ile to tak można powiedzieć, południowych sąsiadów zrobiła tak naprawdę ten realny krok do przodu? No powiedzmy, że Estonia jest pewnego rodzaju europejskim liderem, a jak z Łotwą i z Litwą? Tak, no i, i jeżeli mogę, to ja bym wrócił właśnie do, tego, do, tego, do tych wydarzeń sprzed kilkunastu lat i do tego, do, do tego cyberataku i do, do tych protestów. Estończycy mogli wtedy wybrać dwie drogi albo decyfryzację, albo pogłębioną cyfryzację. Wybrali właśnie tą drugą ścieżkę, żeby w ten sposób jakby zabezpieczyć swoją, swoją sytuację. I tak jak wspominałeś, w Estonii można zrobić wszystko, praktycznie wszystko przez internet. Tutaj najlepszym e, e, przykładem jest, tego, że my jest to, że my dyskutujemy, czy w Polsce, czy w różnych państwach europejskich, na temat e, wyborów przez internet, a w Estonii wybory przez internet odbywają się już od wielu e, lat i jest to dość normalne w Estonii. E, korzystanie z internetu, posiadanie cyfrowej tożsamości, takiego e-obywatelstwa, co my. Mamy dopiero od niedawna i ten dostęp do tego systemu E pułap jest czymś nowym w Polsce w Estonii coś takiego funkcjonuje już od lat. I jeżeli mówimy o sąsiadach południowych Estonii, o Łotwie i o, o Litwie. O ile tutaj... można tak o Litwie mówić, tak, żeby ktoś nie wytykał nam, że na mapę nie patrzymy, no to taki skrót myślowy. Tak, no ale generalnie to Litwa leży na południu od Estonii jest w <grym> południowym. Sąsiadem w pewnym sensie przez Bałtyk. W każdym razie, wracając do, do e, tematu, e, tak, te państwa też e, e, się cyfryzują i też próbują znajdować swoje specjalności. Tutaj od e, lat jest e, rozwijany, albo przynajmniej Litwa by chciała e, e, rozwijać e, e, się w kierunku fintechów. Jeden z, jedna z, e, z takich usług finansowych, Revolut nawet swoją, swoją dużą filię założył na Litwie teraz nie wiem jaka jest sytuacja e, e, rewoluta na Litwie ale sądzę, że przez swoje swoje e, rosyjskie powiązania raczej e, nie ma dość dobrej prasy e, na, na Litwie i, i nie wiem czy ta, ta placówka i ta filia rewoluta nadal istnieje e, na, na Litwie natomiast e, też e, jak spojrzymy na takie nowoczesne rozwiązania z, z tego segmentu cyfrowego, no to nie wiem czy, czy wiesz, ale jest taka aplikacja, tutaj zrobię kryptoreklamę, która się nazywa Vinted i ona mhm. służy do, do zakupów ubrań, jest internetowym second handem. To ja też wejdę z komentarzem, niestety jest to jedna z dwóch największych aplikacji, które nie są może winne, ale przy pomocy których niestety bardzo wiele Wyłudzeń i przestępstw z popełnionych, ale to tak na marginesie, żeby zagaić może na przyszłe rozmowy. A ona została wymyślona przez Litwinów. Jest mhm. litewskim startupem, który oczywiście z Litwy wyjechał do Berlina i ma swoją siedzibę w Niemczech, natomiast no to jest biznes litewski. Jest też sporo innych takich usług cyfrowych, które pochodzą z tego, z tego regionu, z których. My korzystamy na co dzień, a nawet o tym nie wiemy. Na przykład jedna z usług taksówkarskich, tych ten taksówek na telefon, czy dowozów jedzenia, też pochodzi z regionu, bo jest wymyślona przez Estończyków. Więc ten, ten segment cyfrowy jest dość szybko się rozwija w, w, w tym regionie bałtyckim. Natomiast tutaj Estonia jednak jest takim przypadkiem najbardziej rozwiniętym, i czy Łotwie, czy Litwie jednak brakuje do tych powszechnych rozwiązań. Takich cyfrowych. Jeżeli mówimy też o nowoczesnej Estonii, to w Estonii rozwija się dość prężnie. Ostatnio robotyka i jest taka firma Millerem, która produkuje roboty dla wojska, produkuje pojazdy autonomiczne dla wojska i jednym z takich projektów, które ono rozwija, jest, jest pojazd bojowy, a właściwie czoł sterowany zdalnie lub w przyszłości jeszcze autonomicznie. Dron na kółkach, tak? Tak, dron, dron na, nawet nie na kółkach, a drony na, em, na gąsienicach. Jasne. A z takich projektów, które ten Milirem e, e, realizuje, no to, to są takie pojazdy autonomiczne, które można by nazwać mułami, które służą i dla Wojska Estońskiego, i na przykład dla Straży Pożarnej. Więc ten, ten system cyfrowy, ten system nowych, ta przestrzeń nowych technologii dość szybko rozwija się w tym, w tym regionie. A trochę podsumowując i zamykając kolejny z wątków, czyli kwestię pewnej zmiany społecznej, czy obserwuje się też pewnego rodzaju zmianę, która ma miejsce na przykład właśnie w Ukrainie, gdzie osoby dojrzałe, by nie powiedzieć wprost zaawansowane wiekowo, zaczynają się uczyć języka ukraińskiego, ponieważ do tej pory operowały tylko i wyłącznie językiem rosyjskim, którym dalej nie chcą się posługiwać? Coś podobnego ma też miejsce? Takie procesy estonizacji, lettonizacji czy lituanizacji one postępowały w poprzednich latach. To nie było takiego momentu przeskoku, tak jak jest taki moment przeskoku na Ukrainie po 2014 roku i pewnie teraz jest kolejny taki moment, kiedy, kiedy następuje taka przyspieszona ukrainizacja. Na, na Łotwie czy, czy w Estonii ten proces był dużo bardziej rozciągnięty w czasie i... Obecnie osób nie posługujących się na językiem łotewskim czy estońskim na poziomie takim survival, na takim poziomie zrobienia zakupów w sklepie czy codziennego życia, załatwiania takich codziennych spraw jest bardzo mało i, i ich jest coraz mniej. Oczywiście jest cała grupa osób starszych, które się nie chciały tego języka nauczyć, nie chcą. I nie potrafią, i, i nadal tego nie zrobią, ponieważ na przykład, nie wiem, żyją w, w jakimś regionie tych państw, które, które jest zdominowany przez mniejszość i w życiu codziennym rozmawia się po rosyjsku, a w, osiem, w latach 90. i w 2000 już były na tyle dojrzałe i na tyle stare, że ciężko było im się nauczyć tego języka, lub nie miały też możliwości, bo wtedy te możliwości były dużo bardziej skomplikowane niż jest teraz. Teraz jest dużo łatwiej, bo nawet są programy, programy rządowe nauki języka. Taką, taką atrakcją może jest to, że pociąg w Narva Tallin w Estonii jest pociągiem językowym i osoby, które w Narwie, tej rosyjskojęzycznej, wsiadają do Tallina mogą wsiąść do wagonu, w którym są prowadzone lekcje języka estońskiego na różnym poziomie. A jeszcze chyba zdaje się, że jeden wątek nie do końca rozwinęliśmy. Chciałbym zapytać o relacje z Białorusią. Relacje Litwy, bo graniczy nas z Białorusią, podobnie jak i Łotwa, ale Litwa graniczy też z obwodem kaliningradzkim. kaliningradzkim. Czy tutaj są jakieś problemy, czy te stosunki są takie w miarę, bym powiedział, ustatkowane, ułożone? Te stosunki się zmieniały na przestrzeni dziejów. Polityka litewska, czy łotewska wobec Białorusi, Rosji, ona. ona... Ona się zmieniała na przestrzeni dziejów, na przestrzeni ostatniej dekady. Moglibyśmy powiedzieć, że widzimy, można zauważyć, zmiany z takiej polityki pragmatycznej współpracy do powolnej, powolnego wchodzenia, w, wręcz w zawieszenie stosunków na, między, między tymi państwami. Takim pierwszym, pierwszym momentem. Była, była, była oczywiście inwazja na Krym 2014 rok, i te stosunki zostały się ochłodziły, nie były już tak pragmatyczne na, na poziomie e, politycznym, one były utrzymane na poziomie ekonomicznym. Tutaj szczególnie Litwa była takim, takim pierwszym krajem, który w retoryce krytykował i Rosję, i, i Białoruś, potem Estonia, a na koniec Łotwa i Łotwa przez lata miała do, najbardziej pragmatyczne e, stosunki z sąsiadami. Natomiast to po pierwsze się zmieniło po raz kolejny po 2020 roku i po wydarzeniach, po protestach na Białorusi, a następnie po, po kryzysie granicznym, po kryzysie migracyjnym na granicy białoruskiej, białorusko-litewskiej, białorusko-łotewskiej. No i to zmienia się po raz kolejny dziś, bo poziom stosunków jest obniżany, zmniejsza się ilość dyplomatów. Państwa bałtyckie są prowiderami w nakładaniu sankcji na, na Rosję i na, na Białoruś, w odcinaniu się od, od Rosji i Białorusi. Relacje zostały obniżone do, do minimum, i tutaj przykładem jest Litwa, która wezwała swojego ambasadora Ejwydasa Bajerunasa, do centrali. Zostały zamknięte konsulaty litewskie, łotewskie i estońskie w Rosji i rosyjskie konsulaty w państwach bałtyckich. I te stosunki w tym momencie są bardzo chłodne i bardzo złe. Natomiast no, one są złe z winy Rosji i z winy polityki rosyjskiej, a nie z winy Rygi, Talina czy, czy Wilna. Czyli można by powiedzieć, moglibyśmy powiedzieć, że w sumie bardzo blisko nam w retoryce i te stosunki wzajemne z nami, z Polską, Spotykają się, że tak powiem, ze zrozumieniem, mimo też, tak naprawdę, tych wewnętrznych problemów, które te państwa przecież przechodzą. Mam tu na myśli, oczywiście, znowu te nieszczęsne mniejszości. Znaczy, ja nie mówiłbym o, o tym, że to jest problem i jakiś wewnętrzny problem, bo nie wolno o tym te, ta, tak mówić, że to jest rodzaj problemu. No, to jest rodzaj dyskusji wewnątrz społeczeństwa w ramach demokratycznego procesu, który istnieje. Tam nie ma separatyzmu, to jest yy, najważniejsze. A jeżeli Mówimy o narracjach i o, o narracji, jaką mają w trzy poszczególne państwa bałtyckie i Polska. To tak, ona jest tożsama i jeżeli, jeżeli my spojrzymy na, na gremia międzynarodowe, na, na gremia dyplomatyczne, na salo, tak zwane salony europejskie, to bardzo często liderzy, premierzy, prezydenci Litwy, Łotwy, Estonii i Polski występują razem i mówią jednym głosem. Na koniec swoista Wisienka na torcie i chcę i muszę. Oczywiście trochę żartuję. Wspomniałeś między innymi o elitach w domyśle tych politycznych. No i tutaj, właśnie pytanie, czy czym bardziej, trochę nie na północ Europy, mam oczywiście na myśli naszych trzech dzisiejszych bohaterów, czyli Estonię, Łotwę i Litwę, ale nie tylko, czy czym bardziej na tą północ, czy tym bardziej nie zwiększa się rola kobiet nie tylko w polityce, ale i w bezpieczeństwie? To jest dość skomplikowane, ponieważ kobiety w, w polityce wewnętrznej litewskiej, łotewskiej czy estońskiej nie są niczym dziwnym. Te społeczeństwa są trochę bardziej egal egalitarystyczne i ten szklany sufit jest trochę mniejszy dla kobiet, bo czy premier kobieta, czy pre premierka, czy prezydentka w tych krajach nie jest niczym dziwnym. Na Łotwie mieliśmy bardzo popularną prezydent Wikę Freibergę, na Litwie mieliśmy dalej Grybauskaitę, która rządziła dwie kadencje, obecnie mamy premier, premierkę rządu Ingridę Szymonitę, w Estonii mamy Kaję Kallas, która jest premierką, mieliśmy prezydentkę Kersti al i to jest coś, coś oczywistego. No, rozumiem też, jak patrzymy dalej na północ, to widzimy dwie kolejne kobiety na czele rządów, na, na, na czele rządu fińskiego i szwedzkiego, Sanne Marin, premierkę Finlandii i Magdalena Andersson, premierkę Szwecji. No i to jest coś, co w jakiś sposób symbolicznie łączy te, te państwa z, z dwóch stron Bałtyku i co dziwne, dużo bardziej akceptowalne na premierowanie czy rządzenie przez kobiety jest w państwach bałtyckich niż po drugiej stronie Bałtyku, bo Szwecja przez lata nie mogła się dorobić kobiety premierki, mają dopiero od niedawna, a ta małe, w cudzysłowie często ujęte jako postsowieckie, chociaż one nie są postsowieckie i tak nie można mówić o tych państwach, państwa bałtyckie miały u sterów władz kobiety od lat. Dziękuję bardzo. Panie Bartoszu, szanowny, myśl podsumowująca z ujęciem pewnej odpowiedzi, czy w tych krajach się boją, czy boją się racjonalnie, i podchodzą do tematu na chłodno, obawa owszem, i działamy tak jak należy. Jakbyś mógł w paru zdaniach, w paru akapitach, jak sobie życzysz, oczywiście pewnego rodzaju podsumowanie naszej rozmowy zrobić. Tak, w tych państwach jest strach, ale to, to jest racjonalny strach, to jest obawa. To nie jest strach, który paraliżuje, to jest strach, który y, motywuje do działania i powoduje, że te państwa. Dbają o swoje bezpieczeństwo, traktują zagrożenie ze, z, w ze wschodu e, jako e, poważne zagrożenie egzystencjonalne i jako e, coś, co jest jedną z nadrzędnych polityk tych państw, a więc dobrze zaplanowana polityka bezpieczeństwa i polityka sojuszy. Które ma te bezpieczeństwo zapewnić. To nie jest strach paraliżujący, to, jest, to nie jest strach paraliżujący, to jest strach motywujący do działania. Moim państwa gościem był dzisiaj Bartosz Mieleski, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo, do widzenia. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu Na Celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl, ukośnik na celowniku.